Proszę zaprezentować. Co zaprezentować? Działanie z amortyzatorów. No niestety, nie będzie z nich pożytku. A przód? Będzie żył. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzisiaj czas na amory. Znaczy, nie będziemy nikogo szczególnie miłowali, ale będę wymieniał, czy też wymieniam amortyzatory. Zarówno z tyłu, na produkcji tajwańskiej, będę testował, cóż to za produkt, oraz przód, na produkcji z Osiecka. No, te to nie trzeba ich reklamować. Poprzednie, których dzisiaj żywot kończy się w moim motocyklu, przejechały od 2011 roku 296 tysięcy kilometrów. Chyba był już czas na ich zmianę. A ta zmiana jest na nowy produkt Jacka, o którym Jacek sam będzie też opowiadał. Takie na wzór amortyzatorów z motocykli BMW. Uff, mocno się namordowałem, bo jeżeli zakłada się zawieszenie w zupełnie świeżym, nowym motocyklu, jest łatwiej. Tutaj musiałem walczyć z istniejącą instalacją elektryczną, z pewnymi zaszłościami, ale zbliżam się do finiszu. Zdam relację, czym się to skończyło. Dzisiaj rano podjechaliśmy z Krzychem, jeszcze z moimi starymi amortyzatorami, na stację diagnostyczną i na takiej maszynie do sprawdzania amortyzatorów próbowaliśmy, jak te stare amortyzatory pracują, no żeby jakiś pomiar mieć, który będzie można porównać z nowymi amortyzatorami. Co prawda pracownicy stacji mówili, że to jest poza zasięgiem, właściwie poza zakresem pracy tej maszyny, ponieważ no, ona jest przystosowana do samochodów, a motocykl jest zbyt lekki, a na dodatek jeszcze maszyna ta musiała mieć obciążenia na obie strony. Na jednej stronie stał mój junak ze mną na grzbiecie, a na drugiej stronie stał Krzysztof. I wyszło na to, że w nogach ma bardzo dobre amortyzatory. O wynikach zarówno tych starych, jak i nowych więcej będziemy mogli powiedzieć jutro, kiedy podjadę po raz wtóry na stację diagnostyczną już z nowymi amortyzatorami. No dobra, czas na dalsze prace, połączenie wszystkiego. Zrobiła się godzina za 7:12 w nocy. Muszę jeszcze dojechać do domu, a jutro rano jedziemy z Krzychem na stację diagnostyczną. Dobranoc. Test zawieszenia numer 1. Bruk przedwojenny. Światło się świeci. Jechać jedzie. Zaraz będziemy wiedzieli, czy zawieszenie pracuje i jak pracuje. Na razie widzę, że dosyć sztywno. Jak panie Piotrze? Nie wiem, nie mam zdania. Ale nie wiem, jak pracowało, bo nie było sztywno tutaj. Natomiast nie wiem, mi się wydaje, że to wybiera te nierówności i to się amortyzuje. Koniec testu? Na razie tak, na chwilę jedziemy na bazę, na herbatkę. Na chwilę na chwilę testu, tylko muszę założyć ten błotnik, bo pod spodem tutaj jest, nie? Tu jest jeden element testowany i tu jest testowany drugi element. Made in China, czy Korea, czy Tajwan? Tajwan. Podobno wybiera. Piotrek twierdzi, że wybiera. Power Force. Oczywiście.
Państwu, tu telewizja Brum Brum. Gościmy dzisiaj w warsztacie Jacka. Cześć Jacku. Cześć Petruniu. Cześć. Miło witaj. Cię jak zwykle widzieć. Witaj. Słuchaj, dostałem od Ciebie ostatnio i włożyłem przednie zawieszenie z Twoimi rozwiązaniami. Będę pokazywał widzom, jak to montuję, jak to zawieszenie pracuje. Było zmierzone na stacji diagnostycznej. To też szereg takich eksploatacyjnych rzeczy pokażemy, ale do Ciebie mam, Jacku, pytanie. Jakbyś mógł odpowiedzieć w dwóch słowach. Kto Cię zna, to wie, że to nie jest możliwe, ale mimo wszystko w kilku słowach. Z czego to się składa, jak pracuje, jaka jest idea tego zawieszenia? Piotrusiu, po pierwsze nie do końca w moich rozwiązaniach. Tak jak powiedziałeś, rozwiązania są zaadoptowane z motocykla Junak, a wcześniej z motocykli angielskich Junak się wywodzi. To jest to rozwiązanie, które wszyscy znają. Ty przejeździłeś na nim tam blisko 300 tysięcy kilometrów. I rozwiązanie wewnętrzne tłumienia olejowego, które jest zastosowane z różnych motocykli, bo na tej zasadzie takie tłumienie olejowe występuje w motocyklach niemieckich, rosyjskich, czeskich. W wielu motocyklach. To nie jest tylko tak, że ono troszeczkę się różni czasami jakby swoją konstrukcją, szczegółami, niewielką liczbą jakiegoś tam, powiedzmy, rozwiązań technicznych, które nie stanowią zbyt wielkiej różnicy, a działanie jest bardzo podobne w każdym z przypadków. Tłumnik, który jest tutaj przeniesiony do realiów junaczych, czyli zaadoptowane są wymiary pasujące właśnie do motocykla Junak, działa w następujący sposób. Zasysa przez dolny otwór olej z dna goleni przez zawór zwrotny, który przechodzi do góry i w cyklu, że tak to powiem, pracy zawieszenia, w czasie tego pracy, ta strzykawka z całym tłoczyskiem przepompowywuje ten olej z dna, przelewając go górą i tak tworzy obieg zamknięty, taką cyrkulację stałą tego oleju. Jasne, ten element, czyli ten element jest... I ten pręt prowadzący wraz z wnętrznościami, które się tu znajdują w tym tłumiku olejowym, występuje, tak jak powiedziałem, w różnych motocyklach. Między innymi podobne rozwiązanie jest też w tylnych amortyzatorach. Te działają bardzo podobnie, zasysając olej w obiegu stosują tłumienie. Dobrane są parametry pod Junaka doświadczalnie, czyli zrobiliśmy kilka takich różnych prób z otworami, z olejami, sprawdziliśmy, zamontowałem to u siebie w Junaku, przejeździliśmy na tym kilka tysięcy kilometrów, z minimalnymi korektami zrobiliśmy serię próbną. No, pamiętam, bo jeździłeś na takich naprawdę niezwykłych wertepach i to wszystko pięknie się sprawowało. Ja mam tylko pytanie, ten cylinderek jest związany I to jest, przechodzimy teraz, jak to zostało spięte w Junaku, czyli rozwiązania takiego tłumienia olejowego zapięte zostały z Junakiem. Otóż stworzyliśmy nowe matryce i formy do stworzenia właśnie końcówek, które mają minimalną różnicę w stosunku do oryginału i tutaj możemy pokazać. Są otwory, które po prostu montują ten tłumnik olejowy poprzez skręcenie go po prostu z dnem. Jasne. I takie końcówki po prostu wytworzyliśmy. I tu jest taka końcówka też do goleni z gwintem, o proszę zobaczyć. I ona montuje nam właśnie to tłumienie olejowe. Czyli dół cylinderek łączy się na stałe z goleniem. I teraz tak, jeżeli mamy to zamontowane w goleni na stałe, to pracując po prostu, to podkręcone pod korek górny po prostu pracuje wraz z całym zawieszeniem. To jest rozwiązanie, jasne, Piotrze, oryginalne odcięte. Cały ten element znika, zostaje otwór, montujemy strzykawki. Jasne. Niemniej ten olej też potem krąży pomiędzy, znaczy przepływa między dwoma tulejami oczywiście, bo te otwory, I otwory są. Otwory pozostały tak jak były. Jasne. No to... Tak, aby zachować cyrkulację takiego tłumienia olejowego. Dodatkowe usprawnienia, które są w tym zawieszeniu, to są oczywiście o-ringi zamontowane w zewnętrznej części tulei oraz od wewnątrz, które wspomagają uszczelnienie takich elementów. Tuleje prowadzące i górne pozostają identyczne i laga też zostaje oryginalna, czyli lagi się nie zmieniają, tuleje się nie zmieniają, sama goleń też się nie zmienia, końcówka się zmienia i dochodzi ten tłumnik olejowy, który jak widzicie, o tu jest spięty teraz z górnym korkiem, no i zmienia się oczywiście korek górny, bo w korku górnym będzie taki gwint,
który montuje jasne, właśnie... Łapie koniec tego o, dokładnie coś powiedz. Takiego. I on podąża wtedy w czasie tego całego ruchu, no. samego zawieszenia wraz z tłoczyskiem, które jest zamocowane na końcu tego. Dobra, to tak. Dzięki Jacku. Miały być dwa słowa, było trochę więcej, ale myślę, że warto było, bo pewnie nie tylko ja byłem zainteresowany, co tam w trawie piszczy. No a teraz będziemy próbowali. Ty próbujesz, ja próbuję, ja rozumiem, że to już nie tylko my we dwóch, ale cała rzesza ludzi. To znaczy tak, słuchajcie, tych zawieszeń zrobiliśmy już całkiem sporo, bo około 50 i w sumie wśród różnych naszych znajomych one się rozeszły. I teraz dopiero udało nam się troszeczkę to dogonić, doprodukowaliśmy nową serię i w tej nowej serii udało nam się tak jakby zwiększyć coś, żeby mieć stan na półce i to możecie u nas już w tej chwili kupować na moim sklepie w dziale właśnie na naszej stronie sklepiacka.pl i są do wyboru i z oryginalnymi wersjami i z tym właśnie tłumieniem olejowym, które tu widzicie. I oczywiście na szklanki szerokie i wąskie, starszy, nowszy jasne. Typ. Design jest zachowany oryginału, czyli po zamontowaniu prawie, że nie widać, pod warunkiem, że się zajrzy właśnie tutaj ten otworek zdradza tajemnicę całego tego, tych różnic w zawieszeniu. Jak to jeździ, Piotrze, to ty już widziałeś na naszych wyprawach. Tak, to muszę... Jak jeździ u ciebie, to się dowiesz teraz za chwilę. To się dowiem. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, jak było u Jacka, to naprawdę wyglądało to spektakularnie. Pojechaliśmy na kilka takich tras, na dużych prędkościach, po bardzo złych drogach i moje zawieszenie to po prostu łomotało już, szczególnie przy rozprężaniu stukały tuleje o siebie. Natomiast no, Jacka motocykl przepłynął przez tak, te dziury. To muszę powiedzieć, że to jest właśnie ogromna zaleta, bo wielu z Was pytało się mnie, jak zrobić, żeby to zawieszenie nie stukało przy otworzeniu się po prostu pełnym. Przy pełnym otwarciu. Przy pełnym otwarciu. I tego się w Junaku w oryginale nie da całkowicie wyeliminować, ani uniknąć. Ono w jakimś momencie zawsze się przydarza. Natomiast przy tym rozwiązaniu ono jest wyeliminowane całkowicie. Zero stukania, zero pukania. I mamy po prostu prawdziwe tłumienie olejowe w zawieszeniu, które funkcjonuje. Co Piotr, zapewne, jak Cię znam, pojedziesz, sprawdzisz. Oczywiście. Będziemy testowali w życiu dosyć dokumentnie. No poprzednie, tak jak mówiłem, tam poprzednie moje zawieszenie 296 tysięcy, te, które miałem od Jacka, przeżyło. No i to liczę, że też pojeździ ładnych parę set tysięcy kilometrów. Zapraszamy do dalszej części tej prezentacji, tego filmu. Dobra. Piotra. Piotruniu. Dobra, dziękuję. Powodzenia i szerokiej drogi. Dzięki wielkie. Dziękujemy Państwu Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy uprzejmie. Oddychaj. Czego jeszcze nie mam? No teraz wygląda, że wszystko. Dookoła czy na skróty przez chodnik? Za mną jest. I się okaże. Urwie cię wszystko. Lusterka pourywa. Dokładnie. Proś. 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 Nawet się błotnik nie urwał. No?
Aha. No, te są nowe, ale jakieś chińskie takie i one po prostu... Co? Są, takie tylko... Lepiej? No, rewelacja. Czyli stare są lepsze. Coś pięknego. Te, zgubiłeś rękawiczki. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. My tu jeszcze przyjedziemy. Proszę zaprezentować. Co zaprezentować? Działanie z amortyzatorów. A niestety nie będzie w tym pożytku. A przód? Będzie żył. Dziękujemy. Czekamy. Wróci.